Witam. Mamy kolejny gorący dzień, więc ja sobie popijam dzisiaj wodę z lodem i z cytryną i zajadam sobie brzoskwinie. Zawsze staram się reklamować zdrowe jedzenie, pyszne brzoskwinie i to właściwie wystarczy w taki gorący dzień. A teraz o konkretnym naszym temacie. O szczęśliwych partnerach, właściwych, dobrych partnerach dla numerologicznej czwórki. Czwórka jest z grupy wschodu i inne osoby z grupy wschodu będą dla niej bardziej szczęśliwe. Najlepszym partnerem dla czwórki jest jedynka. I to jest w obydwie strony. Tak samo dla jedynki najlepsza jest czwórka. Na drugim miejscu jest trójka. Na trzecim jest dziewiątka. A na czwartym, ale też dobrym, nadal pozytywnym, jest druga czwórka. Należy uważać, bo na następujące osoby, zaczynając od najmniej groźnej, to jest dla czwórka powinna uważać na szóstkę, na siódemkę, na dwójkę i w największym stopniu na ósemkę. Te osoby mogą po prostu czwórkę mniej rozumieć i dlatego nie należy im zdradzać jakichś sekretów, nie wchodzić w jakieś bliskie przyjaźnie, nie, jeśli to nie jest niezbędne, bo czasami musimy się kontaktować z pewnymi osobami i wtedy po prostu należy zachować ostrożność i szacunek, a szukać kontaktów z osobami, które są dla nas, które będą nas po prostu lepiej rozumiały. Nie znaczy, że są lepsze od innych, tylko są lepsze dla nas. To tyle w skrócie w dzisiejszym gorącym dniu. Przypominam o jedzeniu czegoś dobrego i zdrowego, bo to dobre na żołądek, a przy okazji nie tyję się od tego. To dziękuję bardzo za wysłuchanie. Do usłyszenia za tydzień o następnych numerach. Dziękuję. Pa.